potrzeba duchowości, tego wewnętrznego związku z Chrystusem i Kościołem, owego zjednoczenia, aż do przeniknięcia łaską każdego poruszenia serc, aż do świętości. Umiłowani bracia i siostry, ziemia, na której stoimy, jest przesiąknięta i nabrzmiała świętością Jana z Dupli. Ten święty zakonnik piękną, beskidzką, bieszczadzką ziemię nie tylko rozsławił, ale przede wszystkim uświęcił. Jesteście spadkobiercami tego uświęcenia. Krocząc po tej ziemi, nakładacie na jego drogi wasze drogi życiowe. Tutaj odczuwamy wszyscy w tajemniczy sposób owo bogactwo chwały Jezusa Chrystusa objawiającej się w Jego świętych, o której pisze apostoł Paweł. Wydała bowiem ta ziemia wielu autentycznych świadków Chrystusa, ludzi, którzy w pełni zawierzyli Panu Bogu i poświęcili swoje życie dla głoszenia Ewangelii. Idźmy ich śladami. Patrujcie się w ich życie. Naśladujcie ich czyny, ażeby świat widział wasze dobre uczynki i chwalił Boga, który jest w niebie. Niech ta wiara, jaką święty Jan zasiał w sercach waszych praojców, rozrośnie się w drzewo świętości i niech przynosi owoc obfity i niech owoc ten trwa. Na tej drodze niech wam towarzyszy Matka Chrystusa, czczona w licznych sanktuariach tej ziemi. Za chwilę włożę korony na wizerunki Matki Bożej z Haczowa, jaślisk, wielkich oczu. Niech będzie to wyrazem naszej czci dla Maryi oraz nadziei, że swoim stawiennictwem dopomoże nam wypełniać wolę Bożą do końca. Nauczyliśmy się w okresie tysiąclecia chrztu śpiewać: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Radujemy się, że wespół z nami czuwają wszyscy święci patronowie Polscy. Radujemy się i prosimy za naród polski i Kościół na naszej ziemi. Tercio milenio adveniente. Z dawna Polski tyś Królową Maryjo, weź w opiekę naród cały, który żyje dla Twej chwały. Amen.
Państwo katechezy homilii, którą Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II wygłosił w Krośnie 10 czerwca 1997 roku. Słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Zapraszamy do wysłuchania porad kulinarnych. Witam pięknie i serdecznie wszystkich słuchaczy, tych z Państwa, którzy są sympatykami porad kulinarnych. Dzisiaj w poradach kulinarnych, jak w każdą pierwszą środę miesiąca, gościmy siostrę Teresę Słuszkę ze Zgromadzenia Sióstr Słuszek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej. Szczęść Boże, siostro, witam. Szczęść Boże, witam serdecznie panią Małgosię, pana Krystiana i wszystkich pracowników siostr z Radiu Maryja, w telewizji Trwam. I oczywiście na czele z ojcem dyrektorem, wszystkimi ojcami i siostrami. I całą rodzinę Radia Maryja, oczywiście sympatyków, tak jak pani Małgosia powiedziała. I spróbujemy zrobić, ponieważ już prawie, że ostatni jest moment do robienia soku z aroni, a jednocześnie też taką antygrypinę, czosnek, miód i cytryna. A za później zobaczymy, co dalej będzie. Jak czas pozwoli. Tak jest. Bardzo proszę. Zwykle sok z aronii robiliśmy właśnie z tego woda, aronia, przepraszam, liście wiśni, cukier i tam kwasek, ale ja za kwaskiem nie jestem i nie mówię, żeby używać kwasku, tylko sok z cytryny lub sok z tygwy. A tym razem zrobimy tak. 2 kg aroni, ponieważ w mieście nie ma liści z wiśni, więc inny zrobimy sok i będzie jeszcze lepszy i jeszcze zdrowszy, jeśli chodzi o antygrypinę. To tak, 2 kg aroni, 5 litry wody, 2 kg cukru, ale niekoniecznie. Może być mniej, tak? Może być mniej, to będziemy później mówić. 10 goździków lub łyżeczkę zmielonych. Ale czasem że jest trudno znaleźć mielonych. Można samemu sobie zmielić w mynku od krowy. I jak wrzuci się całe goździki, będą się gotować, to też swoje będzie, właśnie w soku przejdzie ten aromat. I 10 owoców suchych, tych jałowca. Jagód jałowca. 1 cytryna, czyli sok z jednej cytryny. Imbir, jeśli mamy świeży, to tak zależy, 7 do 10 cm, jeśli jest grubszy, no to 7, a tak jeśli kupimy cienki, no to 10 cm. Jedną łyżkę kardamonu. Łyżkę, dużą łyżkę, tak? Tak. Tu nie ma łyżeczy, na 5 litry i jeszcze sok z aronii, to wszystko. Galgan, to co pani Alfreda, tak, ja to wzięłam, bo mam akurat tu możliwość w Lublinie, to kupiłam, ale niekoniecznie, nie musi być. Jeśli ktoś nie ma, to żeby sobie głowy nie urywać, że to koniecznie musi być. Bo mamy kardamon, mamy imbir, mamy goździki, jałowiec, także sok z jednej cytryny. I teraz, jeśli coś tam zapomniałam, to sobie to przypomnimy w trakcie. Może przypomnę jeszcze tak, że 2 kg aronii może być mrożona, rozmrożona, wlana woda i wstawiamy, gotujemy 1 godzinę od wstawienia na gaz.
Jak najbardziej. Ja taką przywiozłam właśnie ze wsi. Była mrożona, później włożyłam oczywiście w torebkę, w torbę przywiozłam. I ugotowany jest właśnie w ten sposób, ponieważ nie miałam liści, to sama tak zaczęłam próbować i to jest bardzo dobre. Bo tak imbir jest rozgrzewający, goździki tym bardziej właśnie dezynfekują przewód pokarmowy. Tak. Ja odjęłam stosunkowo tak samo. Kardamon jest właśnie też od leczy serce. I tak wszystko po kolei. Tyle, jeśli owoce już, to wiadomo, że jak zamroziliśmy, to są czyste. Jeśli są urwane świeżo, to trzeba je przebrać z liści, z gałązek, oczyścić i umyć i zalać 5 litrów wody i gotować godzinę. Po tym gotem można jeszcze tłuczkiem od ziemniaków, takim metalowym, nie, zgnieść. To wypuści nam więcej tego soku. To popęka bardziej i będzie gęściejszy, ale jeszcze później będziemy z tymi owocami pracować. Także jak po godzinie czasu trzeba odstawić, na 2-3 godziny, to tak jeszcze ono tam naciągnie, ostygnie. Owoce ostygną, woda też i wtedy przecedzamy do drugiego czystego garnka. I następnie wtedy sypiemy 1 kg cukru, sypiemy goździki, jałowiec, cynamon, imbir, jeśli świeży, to starty najlepiej. Jeśli jest suchy, to jedną łyżkę ciubatą. Sypiemy kardamon i galgan, jeśli mamy. To wszystko przykrywamy, zamieszać i niech się gotuje. A owoce w małych ilościach kładziemy do lnianej ścierki i wyciskamy do czystego miski, żeby wydobyć wszystek, sok, co najlepsze. Bo jeśli nie mamy zamiaru robić dżemu z tych owoców, to dobrze trzeba wycisnąć sok. Raz, drugi oczywiście na ręce trzeba włożyć rękawiczki czyste. Dobrze wycisnąć, śmiecie wyrzucić, następnej tak wszystkie owoce i ten sok czysty, wyciśnięty, on jest wtedy bardzo aromatyczny, gęsty, wlewamy do tego garka, co już tam nam się gotuje. Teraz pół godziny od tego zagotowania na wolnym ogniu gotujemy, żeby wszystkie te przyprawy połączyły się dobrze z sokiem. I jeśli próbujemy, że nie mamy słodki, nie musi być bardzo słodki, bo wystrzega ci cukru, dlatego podałam 2 kg, ale nie musi być wtedy ten 1 kg. I tutaj sok z jednej cytryny dodajemy. Tak jest, taki aromat bardziej nam się uwidoczni. I jeśli ktoś lubi bardzo, tym bardziej jak dla dzieci, to możemy dosypać ten jeden, drugi kilogram cukru. I trzeba mieszać, żeby się rozpuścić, zagotował. I taki sok czysty wlewamy do małych słoików lub do butelek małych po sokach. I mamy sok z aronii z przyprawami. Siostro, czy pasteryzujemy jeszcze, czy nie? Po prostu gorący wlewamy do zaciągnięcia. Gorący, bo to już się gotuje, to cały czas nam się gotuje, tak. Pomału oczywiście. I taki wlewamy, gorący. Nawet nie musimy się tego, już też właśnie bardzo fajnie spraktykowałam, że stawiam normalnie słoiki, jak jest szczelna, zakrętka nie potrzeba odwracać. Bardzo ładnie się wciąga zakrętka do środka i zamyka. Także jak jest ciepły słoik, nawet mamy w duchówce czysty, to brzegi też muszą być później czyste, bo jak słodkie są, to się przyklei, ciężko nam później otworzyć też, jest to właśnie druga rzecz. To taki sok z aronii, z
z tymi przyprawami. Bez liści wiśni. To właśnie często przez telefon pytają, jak to robić, więc to już podawałam, bo zrobiłam i więc... Siostro, to może jeszcze raz powtórzmy składniki. 2 kg, 2,5 aronii, owoców aronii, to jeszcze właśnie są owoce, 5 litry wody, 2 kg cukru, ale nie musi być 2 kg, trzeba próbować. 10 goździków całych lub zmielonych, nie szkodzi, że nam później wpadną do butelki i tam będą, nie przeszkadzam. 10 owoców jałowca. I jedną łyżkę cynamonu i jedną łyżkę imbiru lub 70 cm świeżego, startego imbiru. Jedną łyżkę kardamonu i jedną łyżkę galgamu, ale nie musi być. Sok z jednej cytryny. I to chyba wszystko. Jeszcze imbir? Imbir już był. A przepraszam. Dobrze, dobrze. Wspólnie. To się zagubiłam. Możemy przypominać. Tutaj jeszcze notowałam. No właśnie. Dobrze, to tak, czyli wszystko razem to gotujemy. Właśnie, mam nadzieję, już że... Z soku oczywiście, bo owoce tylko z wodą gotujemy. Tak, tak. Po to, żeby właśnie wydobyć sok, ten najlepszy sok. I teraz mamy już właśnie taki sok sobie pełno. Możemy pół na pół z wodą popijać. Mhm. Rozgrzewający. I teraz drugi. Syrop przeciw grypie. Też to spraktykowałam i właśnie bardzo dobry jest, że może stać nawet i całą zimę. Jak się zrobi więcej, nie przeszkadza. On jednocześnie samo ta się przejdzie i miód, cytryna, czosnek, jak się to wszystko razem zmiksuje, wody gotowanej, chłodnej do tego jeszcze później, to to wszystko razem się zmiksuje, to sobie stoi, jak to się przeżre, to można sobie później popijać, ale lepiej teraz już się zabezpieczać przed grypą. A czosnku tu jest razem, to z wodą, z miodem niedużo, je takie 2-3 łyżki wieczorem, czy tam po południu. Więc tak, 2 główki czosnku oczywiście polskiego. Jeśli malutki, no to 3, bo różne są. 5 cytryn. I 1 szklanka miodu lipowego. I 1 szklanka przegotowanej wody chłodnej. Cytryny myjemy, wyciskamy sok dobrze, bez pestek już mamy, wlewamy to do słoika na przykład 1,5-litrowego, 2-litrowego, sok z cytryny, czosnek obieramy i pazurki wrzucamy tam i wtedy 1 szklankę miodu i 1 szklankę przygotowanej wody. A tu jeszcze radzę, imbir świeży, co najmniej 7 cm imbiru, obrać, drobno pokroić, też wrzucić tam. I razem to zmiksować. Imbir jest bardzo dobry. Nie psuje się, spokojnie zrobi się taki miodowy kolor, taki ciemny złoty właściwie. Jak to zrobimy, to zakręcamy, trzeba było pomieszać od czasu do czasu i wtedy zapobiegamy przeciw grypie. Czy to przechowujemy w lodówce, siostro, czy nie. W chłodnym nie. Miejscu po prostu? W chłodnym tak? miejscu. Uh-huh. Nie ma potrzeby. Czyli 2-3 główki czosnku, 5 cytryn, 1 szklankę miodu lipowego, 1 szklankę wody przygotowanej chłodnej i 7 cm imbiru świeżego. Wszystko to czosnek obieramy i pazurki czyste wrzucamy. Cytryny to tylko sok czysty.
No i wkładamy miód, wodę i obrany w plasterki pokrojony imbir. I to wszystko razem miksujemy. No, taka nam jest ładna, dosyć dobra papeczka. Taka nie gęsta, ale to śmiało, tak jak kogiel mogiel, to można pić. Tak wygląda. To później, tak, siostra mówi, siostro, po łyżeczce, tak? Nie, po dwie łyżki, jak rośnie, na śmiało. Bez rozcieńczania, bez niczego, tak sobie po prostu to... Tak. W sumie to nie jest dużo tej goczosku, jak w całości. Tak. Teraz spróbujemy zrobić schab wieprzowy krótko gotowany. 2 kg schabu. A 2 kg, że to je można sobie mieć już dłużej swojej roboty. Także można to mieć, jak tak zrobimy, to można sobie ukroić 2-3 plasty taki grubszy do obiadu, a można też jaką szynkę swojej roboty jeść rano wieczór. Tyle, 2 kg schabu, 2 litry wody, 1 łyżka cukru, 1 łyżeczka pieprzu czarnego w całości, ziarka, 1 łyżeczka pieprzu ziołowego, 5 ząbków czosnku polskiego, 1 łyżka majonezu i 1/3 szklanki soli. Mniej więcej to jest 2 łyżki czubaty. Jedna łyżeczka majeranku, 5 ziaren jałowca, 5 ziaren ziela angielskiego, 2 liście laurowe. Troszkę jest tych składników, więc przypomnę. 2 litry wody, 1 łyżka cukru, 1 łyżeczka pieprzu czarnego, 1 łyżeczka pieprzu ziołowego, 5 ząbków czosnku, 1 łyżka majonezu, 1/3 szklanki soli, 1 łyżeczka majeranku, 5 ziaren jałowca, 5 ziaren ziela angielskiego, 2 liście laurowe. Schab oczywiście umyć i on czeka sobie położyć na talerzu na boku. To wszystko razem, te wszystkie przyprawy z wodą połączyć i trzeba je zagotować. To jest zalewa. Następnie troszkę ostudzić, godzinę czasu zostawić na bok. I do tej letniej zalewy włożyć schab i teraz postawić na ogniu, zagotować, utrzymywać w stanie wrzenia takiego spokojnego 5 minut. I odstawić do następnego dnia. Tylko 5 minut na wolnym ogniu od zagotowania. I odstawiamy pod przykryciem do następnego dnia. Na drugi dzień ponownie zagotować. Również utrzymywać w stanie wrzenia przez 5 minut. Odstawić pod przykryciem w chłodne miejsce. Na trzeci dzień schab zagotować jak poprzednio, po zagotowaniu wyjąć z wody, z zalewy i zawinąć w folię kuchenną.
do ostudzenia. Jeśli na obiad weźmiemy, to możemy to ukroić od razu. Siostro, przepraszam, ten trzeci raz, trzeciego dnia zagotować i również 5 minut jeszcze... Tak, 5 minut i tak jak mówię, poprzednią zagotować i po chwili tam, po pół godzinie wyjąć i położyć na właśnie na folii. I oczywiście tej folii kuchennej, przezroczystej. Lub papier, pergamin. Ostygnie, zawinąć i włożyć do lodówki. I mamy swój schab, czyli swoją szynkę. Myślę, że jest jasno. Że jest nietrudne. To tylko, żeby zapamiętać właśnie, że to 3 razy trzeba powtórzyć. Tak, w takim... Po 5 minut... Raz to jest krótko gotowany, niedługo, bo nieraz trzymamy, że godzinę czy półtorej. Zwykle na przykład szynkę, czy tego, to jak jest 2 kilo, to 2 godziny się dusi, nie w piekarniku. Tak. Jak jest kilogram, to godzinę. A tutaj jest bardzo miękki, fajny taki ten właśnie schab. No i twardy. W razie, siostro, może odbierzemy kilka telefonów. Czy jest to możliwe? Jeszcze chwilkę czasu mamy, jeżeli Państwo mają jakieś pytania do siostry Teresy tutaj, szczególnie odnośnie tego, co nam dzisiaj zaproponowała, to bardzo proszę, teraz mogą Państwo telefonować 56 655 23 55 i drugi numer 56 655 23 56, a także 536 600 100 i 536 600 200 numery w telefonii komórkowej. Prosimy bardzo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Mówi Kazimierz z Gdyni. Chciałem serdecznie pozdrawiam siostrę i panią Małgosię. Chciałem prosić, czy byłaby możliwość tak szybko powtórzyć składniki tego poprzedniego przepisu. Tam chodziło o te na grypę. Na grypę. To jest dwie główki z czosnku. 5 cytryn. 1 szklanka miodu lipowego. 1 szklanka przygotowanej chłodnej wody i 7 cm imbiru obrać trzeba i pokroić w plasterki. Czosnek może 2 główki, a mogą być i 3 główki, jeśli jest. No te główki są, mówię, różne. Zależy od wielkości główki, prawda? Tak, tak, do 3, mniej więcej. To wszystko wkładamy do dużego słoika i mikserem miksujemy. I zostawiamy, żeby tak się przeżarło. Przeszły te wszystkie składniki do jedno przez drugie. I wtedy tam po tygodniu sobie trzymamy w pokoju, czy tam gdzieś tam na oknie. Nie przeszkadza. I sobie popijamy 2 łyżki dziennie. Nie przeszkadza, czy to jest rano, czy to jest wieczorem, na wczo, to lepiej wodę z miodem. A później po południu. Miksturę czosnkowo-miodową. Tak. Bóg zapłać, serdecznie dziękuję. My również pozdrawiamy, panie Kazimierzu, z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy. Tu Marta, mówię z Karpackiego. Proszę, panie Małgorzatę, proszę, żeby powtórzyć przepis o tych śliwkach, co były bez gotowania. Też siostra Teresa to podawała. Śliwki. Na odcie to mi się zdaje, to były jakoś. Nie, to nie ja podawałam. To siostra chyba. Pani Tereso, przepraszam, bo nie dosłyszałam imienia siostra Teresa, a za tydzień w poradach kulinarnych, gdybyśmy, bo za tydzień będą porady ze słuchaczami, gdybyśmy to za tydzień przypomnieli, bo w tej chwili jest nam trudno. Siostra Faustyna podawała, coś tam słyszałam. Siostra Faustyna, ja już tutaj patrzę, ale to ostatnio było? Nie wiem, to było może wcześniej chyba. Już, a są rzeczywiście, bez pasteryzowania śliwki.
Dobrze, w takim razie szybciutko przypomnę, tak? Proszę przejść na odbiór i zapisać sobie. Potrzebny jest kilogram śliwek węgierek. Następnie zalewę robimy z 3 szklanek wody, 3 szklanki wody, pół szklanki octu, 1 szklanka cukru, kilka goździków, kawałek cynamonu, taki w kawałku lub pół łyżeczki w proszku. Powtórzę jeszcze raz. Kilogram śliwek węgierek i zalewa to 3 szklanki wody, pół szklanki octu, 1 szklanka cukru, kilka goździków, kawałek cynamonu lub pół łyżeczki cynamonu w proszku. Oczywiście umyte, oczyszczone śliwki wypestkować, przełożyć do głębokiej miski. Zalewę należy zagotować, zalać nią śliwki. Śliwki zalane zalewą przykrywamy, aby były całe zanurzone i następnego dnia zlewamy zalewę, ponownie zagotowujemy i zalewamy śliwki. To wszystko drugiego dnia czynność powtarzamy. Tu też trzeba przez 2 dni tę czynność powtarzać. A trzeciego dnia powtarzamy także i czwartego śliwki wkładamy do słoiczków i zakręcamy. To znaczy, przepraszam, mówię tak chaotycznie, bo po prostu w tej chwili to odnalazłam, a tak jak pisałam, nie zawsze, ponieważ muszę się śpieszyć, nie zawsze dosyć wyraźnie mam to napisane. Czwartego dnia śliwki przekładamy do słoiczków, zalewę jeszcze raz przegotowujemy, zalewamy i zakręcamy. A więc tę czynność zalewania zalewą śliwek musimy przez 3 dni powtarzać. Czwartego dnia śliwki wkładamy do słoiczków, zalewę jeszcze raz przygotowujemy i zalewamy słoiczki, zakręcamy. Mam czyli nadzieję... trzeba śliwki przecedzić? Tak, oczywiście. Trzeba śliwki przecedzić, żeby... Zalewa się gotuje, a śliwki układamy do słoików. Dokładnie. Mam nadzieję, że... No, że zrozumiałam je pani, tak przepraszam bardzo jeszcze raz, bo dosyć chaotycznie to nie, to jest zrozumiałe, tylko, że... ale właśnie, wszystko najważniejsze, żeby przez 3 dni, że tą zalewą, którą przygotujemy pierwszego dnia, przez 3 dni zalewać te śliwki, czyli za każdym razem trzeba je odcedzić, zalewę zagotowywać, zalewać, a czwartego dnia już przygotowaną zalewą zalać śliweczki ułożone już w słoiczkach, bo przez te 3 pierwsze dni w misce to mamy, a później do słoiczków. No i tak nam się nasz czas skończył, siostro. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie chcę podziękować z całego serca za życzenia i nowe modlitwy i za życzliwość Radiu Maryja, ojcu dyrektorowi, wszystkim ojcom i siostrom i moim współsiostrom, które przesyłały, i paniom, które przesyłały przez telefon, wszystkim sympatykom porad kulinarnych. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i również pamiętam o całej rodzinie Radia Maryja w modlitwie. Siostro, my również dziękujemy za tę posługę. Do usłyszenia za miesiąc, a to dzisiaj szczególnie ta mikstura przeciw infekcjom, przeziębieniom, to bardzo jest ważne, bo właśnie ważne, abyśmy przeciwdziałali, zanim zachorujemy. Właśnie. I to naturalnymi sposobami. Życiem, a nie tam takim skwaszonym chodzić, bo chora jestem. Chory jestem. Bóg zapłać, siostro, no, dziękuję, z Panem siostra. Bogiem. Drodzy Państwo, zakończyliśmy porady kulinarne. Dzisiaj w poradach swoją pomocą służyła nam siostra Teresa Służka ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej. I ja już Państwu dziękuję za uwagę. Wysłuchaliśmy porad kulinarnych. Słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach.
tydzień miesiąca października, środa. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr w Radiu Maryja. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja witam pana ministra Macieja Małeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Panie ministrze, nowy system zarządzania spółkami Skarbu Państwa ma zapewnić przejrzystość i kontrolę, zapowiada rząd. O szczegółach zapowiadanych zmian mówili w dniu wczorajszym premier, prezes Rady Ministrów, pani premier Beata Szydło i szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Wiemy, że do końca pierwszego kwartału 2017 roku ma zniknąć Ministerstwo Skarbu Państwa. W jaki sposób będzie wyglądała przyszłość tego resortu, bo wiemy także, że poszczególne spółki Skarbu Państwa będą między innymi podlegały pod poszczególne kompetentne resorty? Tak, to prawda. W Ministerstwie Skarbu Państwa trwają takie już finalne prace nad przygotowaniem ostatecznego kształtu nowego modelu zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Wczoraj mówiła o tym pani premier Beata Szydło i pan minister skarbu, członek Komitetu Stałego Rady Ministrów, pan Henryk Kowalczyk. Pokrótce wyglądać to będzie tak, że kontynuujemy proces przekazywania części spółek Skarbu Państwa resortowym ministrom, czyli dalsza część procesu, który trwa już od początku tego roku. W ramach tego procesu przypomnę, że spółki energetyczne, takie jak Orlen, Lotos, PGE, Tauron, Enea, Energa, między innymi trafiły do ministra energii. Pełnomocnik do spraw infrastruktury strategicznej, pan Piotr Naiński, ma w swoim portfelu spółki przesyłowe, czyli PSE, spółkę Gazsystem, grupę PERN. I kolejni ministrowie mają spółki, które działają w obszarach, za które ministrowie odpowiadają. Natomiast chodzi kluczowy w tej sprawie, oprócz tego przekazania do resortów, jest ustalenie bardzo, bardzo sprawnego modelu zarządzania, który pozwoli z jednej strony w sposób efektywny wykorzystać potencjał spółek Skarbu Państwa, a z drugiej strony pozwoli na skuteczny nadzór. I ten nadzór będzie poprzez wzmocnienie prezesa Rady Ministrów, czyli pani premier Beaty Szydło, przy której kancelarii będzie funkcjonował podmiot zajmujący się nadzorem takim ekonomicznym nad spółkami Skarbu Państwa. Drugim takim bardzo ważnym elementem, to podkreślam, będzie prokuratoria generalna, wzmocniona prokuratoria generalna, czyli wyspecjalizowana grupa prawników, którzy będą zabezpieczali nasz majątek narodowy i interesy Skarbu Państwa. Chcemy po pierwsze zabezpieczyć majątek narodowy przed marnotrawieniem, do jakiego dochodziło w poprzednich latach. No właśnie, panie ministrze, te ostatnie 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u niejednokrotnie wykazywały ogrom różnego rodzaju patologii obecnych w funkcjonowaniu spółek Skarbu Państwa. Niestety to prawda. I z jednej strony to przywołane przez ojca, te sytuacje. Z jednej strony mamy szokujące prywatyzacje, takie jak prywatyzacja PKP Energetyka, prywatyzacja Ciechu, upadek stoczni. To są te rzeczy w skali makro, gdzie w grę wchodziły miliardy złotych. Natomiast były też dla przeciętnego człowieka też ogromne kwoty, miliony, dziesiątki milionów złotych, które trafiały ze spółek Skarbu Państwa do osób związanych bezpośrednio z czołowymi politykami Platformy Obywatelskiej. To w ostatnich dniach opinię publiczną zbulwersowała. Polaków zbulwersowała informacja o tym, że żona pana Aleksandra Grada, ministra skarbu w rządzie Platformy Obywatelskiej, tego właśnie od prywatyzacji, w cudzysłowie prywatyzacji stoczni, jego żona na mocy kontraktu ze spółką Skarbu Państwa PGNiG-iem, jej firma otrzymała 24 miliony złotych za dosyć, delikatnie mówiąc,
no, kontrowersyjne usługi dla PGNiG-u. I to chcemy ukrócić. Chcemy, żeby takie sytuacje nigdy więcej się nie powtórzyły, żeby no, po prostu spółki Skarbu Państwa nie były pasieką dla ludzi związanych z jakimś układem, gdzie Polacy z tego nie mają nic, mają poszczególne jakieś grupy środowiskowe, grupy interesów. I dlatego jakby motywem przewodnim, z którym Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów, było wykorzystanie majątku narodowego zgromadzonego także w spółkach Skarbu Państwa do odbudowy polskiego przemysłu, do budowy zasobności portfeli Polaków. Przez lata środowiska liberalne, lewicowe wmawiały nam, że Polacy nie potrafią zarządzać majątkiem, że trzeba wszystko sprywatyzować, że kapitał nie ma narodowości, że wolny rynek wszystko załatwi. Mówiąc najprościej, sprzedajmy wszystko, co się da, a wtedy będzie dobrze, bo przyjdą fachowcy z zagranicy. I taka polityka osłabiła Polskę i doprowadziła wiele polskich rodzin do ubóstwa. Tymczasem w krajach, które są bogate, jest inny model funkcjonowania gospodarki. Kraje rządzone przez patriotów gospodarczych są krajami bogatymi. I dzisiaj chcemy, mówimy jasno i wyraźnie, nie będziemy wyprzedawać majątku narodowego, nie będziemy wyprzedawać spółek Skarbu Państwa. To, że jest wygaszane Ministerstwo Skarbu Państwa, nie oznacza w żadnym wypadku wyprzedaży spółek. To oznacza rzecz wręcz przeciwną. Odchodzimy od jakby nieadekwatnego do obecnej sytuacji modelu zarządzania spółkami Skarbu Państwa, tymi, które zostały po tej szaleńczej prywatyzacji, na rzecz modelu efektywnego, gdzie spółki będą wprzęgnięte w poszczególne resorty polskiej gospodarki po to, żeby wspierać rozwój danych dziedzin naszej gospodarki. Z drugiej strony chcemy, żeby potencjał tych spółek służył też do wspierania innowacji, do budowania silnej polskiej marki, do budowy takiego dobrego imienia Polski za granicą. To przy okazji jednym zdaniem wspomnę, że trwają finalne prace nad powołaniem Polskiej Fundacji Narodowej, której budżet będzie pochodził z części wsparcia przez największe polskie spółki. Prezesi spółek chcieli w ten sposób przyczynić się do rozwoju polskiej marki na świecie, do promocji kultury, do pokazywania polskiej polityki historycznej. I kolejna sprawa. Ja podaję takie przykłady z różnych dziedzin. Niedawno zakończyły się Igrzyska Olimpijskie. Polska, no niestety, bolało nas, że tych medali w tym roku było mało. Chcemy również we współpracy z Ministerstwem Sportu przygotować taki spójny, nowoczesny program rozwoju polskiego sportu, czyli potrzebny będzie, bo trwają też prace nad tym już w Ministerstwie Skarbu od pewnego czasu, taki kodeks wspierania sponsoringu sportowego. Po to, żeby zamiast chaotycznych decyzji bez jakiegoś jednego kierunku przewodniego, zamiast tego skupić potencjał tkwiący w spółkach Skarbu Państwa na rozwoju najważniejszych dyscyplin. I to są kierunki, nad którymi pracujemy, ale najważne rzeczy to jest to, żeby spółki były nadzorowane i zarządzane merytorycznie przez poszczególnych ministrów zgodnie z branżą i zainteresowaniem, no tak jak dzieje się we wspomnianych już przeze mnie spółkach, ale jednocześnie oprócz tego merytorycznego upoważnienia do wykonywania praw własności ze spółek będzie pod bezpośrednim nadzorem pani premier w kancelarii prezesa Rady Ministrów, będzie podmiot, który będzie też bezpośrednio nadzorował spółki Skarbu Państwa w sposób bardziej taki ekonomiczny, finansowy, po to, żeby no, była lepsza kontrola
nad naszym majątkiem narodowym. No to są te sprawy, które obiecywaliśmy w kampanii wyborczej. Dzisiaj to realizujemy w praktyce. No wszystko po to, żeby majątek narodowy służył Polakom i budował pomyślność naszej gospodarki i zasobność portfeli polskich rodzin. Tych patologii zarządów Platformy Obywatelskiej PSL-u było bardzo wiele, niejednokrotnie, panie ministrze. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja o tym, co nas niepokoiło, a co działo się w Eurolocie, a także w locie, myśląc o tym naszym narodowym przewoźniku. To swoistego rodzaju papierek lakmusowy, który pokazuje rzeczywiście wielkość tych patologii, która rozlewała się przez poszczególne spółki Skarbu Państwa. Dokładnie tak. No, sprawę lotu wielokrotnie omawialiśmy. Ja zawsze przy tej okazji dziękuję Radio Maryja, bo to było jedno z nielicznych mediów, w których mogliśmy mówić o locie, bo wiele mediów zamykało się na ten temat z różnych przyczyn. I lot został doprowadzony przez polityków Platformy, koalicji Platformy PSL-u na skraj upadłości, na skraj bankructwa. I dzisiaj żmudną pracą, bardzo, bardzo wielkimi staraniami tego zarządu lot pomału się dźwiga. Są dobre perspektywy dla spółki, są dobre informacje, ale my cały czas nie popadamy w jakiś optymizm, tylko uważnie przyglądamy się działaniom wobec lotu, bowiem to jest bardzo trudny rynek. I lot, przypomnę, już skonsumował pomoc publiczną za czasów Platformy Obywatelskiej i też po tej pomocy nie było jakiejś poprawy. Więc dzisiaj sytuacja lotu, która no, wynika z tych zaszłości, o których ojciec wspomniał z ostatnich 8 lat, ta sytuacja jest nadal trudna, aczkolwiek widać naprawdę symptomy poprawy i dobre światło na przyszłość. Mniej szczęścia miał Eurolot, który no po prostu został.